Ale numer, jak Polskę okradali. Ale numer, ale bajka. Na czele z Hanką Gronkiewicz walc. Ale numer, ale bajka. A tutaj te podziały robią, że na niepełnosprawnych, żeby dać im grosze, a sami chodzili po domach, obrazy sprzedawali. Okazało się, że to były dzieła sztuki. Ludziom starszym, żeby ich łatwiej oszukać, na bruk, do podwórka, na podwórko, na ulicę Marszałkowską. Obrzydliwe, 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 obrzydliwe. I dlatego to żydostwo się tak kliką trzymało. Nawet to było widać na wernisażach, proszę Państwa, kiedy doszło do bankieciku. No jakieś tam winko, jakieś tam kanapeczki, to przecież więcej by tego było, gdyby dać na kartki to zrobić kolegom, koleżankom swoim. I tak było w Zachęcie, tak było w Centrum Sztuki Współczesnej w czasie Krukowskiego. Teraz ta pani Ludwisiak wspaniale to zrobiła, że nie robi na żadne kartki. Jest jakoś tak sprawiedliwo, sprawiedliwie i wszystkim porówno. A to co było, ten Krukowski dziad, no to on wyszedł z lampką wina i mówi: ja już mam tutaj bankiet, a tu Anita bez kartki nie może wejść na bankiet, no bo to co z tego, że do toreb wkłada, tam nie jedna do toreb wkłada, ale przecież tylko kolegom, koleżankom na bankiecik można było dać kartkę, aby weszli. To podane w nocy, sobotę na niedzielę. Tak samo z mieszkaniami, tak samo z pieniędzmi. Na razie sprawca rzucił kanistę z łatwopalną substancją, nie doszło do pożaru. Nigdzie odniósł obrażeń, to jest raz, ale to też się jakoś nam łączy, bo kolejne kino w Berlinie również odmówiło w ubiegłym tygodniu emisji filmu Smoleńsk. Decyzję uzasadniono obawami o bezpieczeństwo gości i tak dalej, i tak dalej. I też wróćmy do drugiej historii, również nieco wcześniej. Instytut Polski w Kijowie także odwołał pokaz filmu, ale tym razem Wołyń, Wojciecha Smarzowskiego. Można powiedzieć, dwa ważne filmy w najnowszej historii Polski. Jeden ma problemy na Ukrainie, drugi ma problemy w Niemczech. Nie wiem, bo to było dawno, ale czy na przykład Krzyżacy w roku 1960 i potem miały problemy, na przykład NRD, czy były emitowane, to może nam ktoś pomoże odpowiedzieć. Natomiast komentarz do tej sytuacji chciałem poprosić o komentarz pana profesora Mieczysława Rybę, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Historia najnowsza. Panie profesorze, witamy. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże. Wiemy, że pan jest teraz gdzieś w ruchu, się przemieszcza, ale tak to nie zbywa. Natomiast jak pan ocenia te fakty, problemy tych dwóch filmów, no i to jeszcze niewytłumaczona sytuacja w ambasadzie polskiej? No, gdy do tego dodamy artykuł z Deutsche Zeitung powołujący się słowa Lecha Wałęsy, czy Krystyny Jandy, czy też Kijowskiego z Kodu, gdzie się określa Polskę wręcz jako państwo no, prawie totalitarne, no to ten klimat, byśmy powiedzieli, taki związany z Polską za naszą zachodnią granicą jest coraz gęstszy. Trudno powiedzieć, ten incydent przy ambasadzie, czy był z tym związany i do jakiego stopnia. Na pewno sytuacja wygląda tam nieciekawie, a to nie tylko jest wina Niemców, że kreują taki wizerunek czy prasy niemieckiej, ale i części polityków niemieckich, no ale widzimy, że przyłączają się do tego gremialnie niektórzy celebryci, czy też politycy i dziennikarze i artyści polscy. To jest rzecz kuriozalna. No, oczywiście ten element filmu, on się łączy w jakiś sposób, no bo co pokazuje film? No, film poddaje wątpliwość tę oficjalną wersję produkowaną z jednej strony przez czynniki rosyjskie, z drugiej strony przez czynniki związane z Platformą Obywatelską i dawnym układem władzy. Poddaje wątpliwość, jak gdyby te ustalenia związane z katastrofą smoleńską, a Niemcy, jak widać, w swojej tej wizji absolutnie starają się wpisywać w tamtą narrację z dwóch powodów. Z jednej strony wiemy o tym, jak ważnym politykiem dla Niemców jest Donald Tusk, jak mocno jego kariera jest
jest związana z Angelą Merkel i rządem niemieckim. W związku z czym kompromitacja czy podważanie tego polityka i jego dokonań, chociażby w kontekście katastrofy smoleńskiej, no nie jest na rękę, bo wiemy, że się szykują Niemcy do reelekcji Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Z drugiej strony oni absolutnie starają się odbudowywać te relacje z Rosją, w związku z czym poddawanie jak gdyby wątpliwości tak istotnego wydarzenia, jeśli bierzemy pod uwagę opinię o Rosji, to też nie leży w ich interesie. To jest rzecz przedziwna, bo z jednej strony kreuje się jakiś wizerunek Polski jako państwa wręcz totalitarnego, gdzie, nie wiem, Jarosław Kaczyński czyta nazistowskie broszury, no bo to takie nawet gdzieś tezy padały. Z drugiej strony jakikolwiek głos, który pokazywałby Polskę w innym świetle niż ten projektowany tam, jest to blokowane. Jak gdzie puchnął, jak puchnął już polchnę te salcesony. Porównamy Niemcy i Polskę, gdzie salcesony tutaj w Warszawie, w Polsce. Jak puchnął. I tak mają pełno pieniędzy, a jeszcze są na dorobku. A jeszcze im mało tego wszystkiego. Mało tych pieniuchów. Mało. 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 Smash and grab. No właśnie, ale to już wrócę do tego Berlina. Obawy salcesony, nawet tak. Można sobie wyobrazić, czyli co? Biedna część, Mareczki, biedna część społeczeństwa też ograda. Albo tam na tej Grójeckiej 19, jak tego Mikołaja dziad warszawski okrada. 400 zł brał z niego, on dostawał tam 500 z groszami z opieki społecznej, to, czyli praktycznie wszystkie pieniądze zabierał mu, tylko dlatego, że ten dwie godziny tam pomieszka kątem. Tak wzorują się na PO i Mareczek też okrada, zabiera i tak do tej Gołdy latał tutaj, a Gołda wylądowała na ulicy. To więc teraz jako cyganka już poszła do aleje niepodległości 141. Przecież tam było moje studium przewodnictwa, studium turystyki. Ja tam chodziłam. Tam był potem teatr Kwadrat. No tam wszystko było. Nawet teatr żydowski tam teraz jest. Nie po to przeżyliśmy czasy totalitarne, żeby być dzisiaj w tej sprawie jakoś... Cyganie podróżują, dobrze się tu w Polsce mają, Żydzi podróżują, dobrze się w Polsce tutaj mają, ale nie wolno kraść w sposób przez oszustwo, manipulacje, szantaż. Ten Mareczek, jak on tu szantażuje, jak on, jak tu wyskoczył. On nie bardzo może, on musi zastraszyć, szantaż to tak robią, tak. Bo jak nie, Mikołaju, to ciebie wywalę z tego bloku, balkoniki, Grójecka 19, gdzie jest dekada. Przecież ja tam w tym domu głosiłam, ja w tej dekadzie byłam. Nawet tam Brońko śpiewała, koło mnie stała. No, proszę Państwa, proszę Państwa. Ale jeśli na tym ołtarzu, na ołtarzu takiej polityki, takiej wizji geopolitycznej kładzie się prawdę poprzez przemilczania pewnych rzeczy, to skutkuje czymś bardzo groźnym, bo przez ten czas, przy braku reakcji, jakiejś intensywnej reakcji Polaków, tam się pojawił nurt, bo oni tak jak gdyby usilnie szukali pewnych odniesień historycznych, tożsamościowych, które mogłyby tę Ukrainę jednoczyć. I zamiast szukać chociażby u takich postaci jak Grzegorz Homyszyn, błogosławiony biskup stanisławowski i greokatolicki, który był patriotą ukraińskim, ale przeciwnikiem tego szowinizmu ukraińskiego, całkowitym, pokazującym jego diaboliczną siłę, no to oni zaczęli się odwoływać właśnie do tradycji OUN-UPA, notabene nieakceptowalnej w całej przestrzeni państwa ukraińskiego przez długi czas, ale to milczenie Polski pewnie te środowiska skłoniły do tego, że można próbować to upiększyć, można to stworzyć pewną legendę,
bardzo fałszywą notabene, bo oczywiście jest ta tradycja walki z Sowietami Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale wcześniej jest ta tradycja ludobójcza i jest kwestia ideologii. Znaczy sama walka z Sowietami, zwróćcie Państwo uwagę, nie uprawnia do tego, żeby czynić komuś pomniki, bo od 1941 roku armia Wehrmacht, armia niemiecka walczyła notorycznie z Sowietami aż do końca wojny. SS też walczyło z Sowietami, a nie znaczy to, że uprawnionym jest robienie pomników i upamiętnianie i robienie z żołnierzy SS i z ich dowódców bohaterów narodowych, bo to absolutnie nie mieści się w głowie. W związku z czym tutaj jest ten problem. Nagle to jest oczyszczające jednak, bo ja film oglądałem, film jest mocny, ale film nie ma absolutnie wydźwięku antyukraińskiego. Wręcz przeciwnie, tam są pokazane pewne pozytywne postawy. Wszyscy naśladujący PO dopuszczali się oszustwa, się podziałów, a to młody, a to stary, a to młoda, a to stara. Jak oni lubią dzielić, nawet Pismo Święte podzielili na Stary Testament i Nowy Testament. Bo jak stary, to można coś odwalić, nie? Nic tu nie wolno, wszystko jest powiązane przez proroctwa, które były wypowiedziane, wypowiadane w pismach hebrajskich, a potem, że one się spełniały, sprawdzały. Także proszę Państwa, Radio Koncini, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Longstrom, Extra. Kuriozalna, proszę zwrócić uwagę, że jest z jednej strony blokada firm w Niemczech, z jakiegoś powodu tutaj na Ukrainie. Ja przypomnę, że u nas kiedyś serial bardzo o antypolskich akcentach i fałszywych Nasze Matki, Nasi Ojcowie, nasza telewizja emitowała i nie było z tym problemu, no oprócz tego, że była dyskusja, no ale ona w sposób oczywisty powinna mieć miejsce. Więc tutaj to coś obnaża, to pokazuje pewien stan, pewien problem na Ukrainie, który jest problemem bardzo poważnym i on musi rzutować na relacje z Polakami, ponieważ no nie sposób dłużej milczeć na temat tego tak niewyobrażalnego ludobójstwa. No ale sprawy żeśmy nie rozwiązali, a nie o to chodzi, żebyśmy tutaj to się tej rozmowy rozwiązali, tylko troszeczkę nakreślili, bo był taki moment w tych relacjach polsko-ukraińskich, że było bardzo blisko do powiedzenia sobie tak naprawdę i nawet powiedzenia sobie słowa, powiedzmy przepraszam, mówiąc tak kolokwialnie. Mi chodziło, iż kiedy był początek prezydentury prezydenta Juszczenki, nie wiem czy pan, czy dobrze myślę. No tak, tylko on w pewnym momencie szukał... Jak ta rewolucja się udała, prawda? Ta... On szukał takich odniesień właśnie też historycznych i też wpadł w ten moment, bo też prawda, Banderę tam czynił bohaterem narodowym Ukrainy. Tu z drugiej strony Janukowycz szedł w odwrotnym kierunku. To się wszystko jak gdyby tak zmagało ze sobą. Jeszcze raz mówię, my mieliśmy takie stanowisko, że dla dobra sprawy, dla dobra tych ważnych relacji z Ukraińcami milczymy w tej kwestii. Ja zawsze mówiłem, że dobre relacje z Ukraińcami są nam bardzo potrzebne, geopolityczne różne układanki również, ale pojednanie buduje się w dłuższej perspektywie i ono musi mieć pewien fundament społeczny. A tutaj bez prawdy się tego nie da, bo wcześniej czy później to wszystko wyjdzie i to w zdwojony albo strojony sposób. No dobrze, że film powstał, bo film jest dzisiaj stanowi taki rodzaj komunikatora o wiele mocniejszy niż książka naukowa historyczna, no, którą tam przeczyta wąski grono specjalistów. Natomiast film zwykle oglądają rzesze ludzi. I w tym znaczeniu no, oni doskonale wiedzą, jaka jest tego moc. W związku z czym należy absolutnie dążyć do powtórnej próby emisji i nie zrażać się, bo wręcz odwrotnie, im większy opór, tym być może ta sensacja, która wokół tego krąży. Będzie takim, prawda, reklamą, jak nie drzwiami, to oknem próbować, prawda, tak się mówi. Dokładnie, to tak samo w perspektywie niemieckiej Smoleńsk. Im większa
taka pseudocenzura, tym większe możliwości promocji. No, niestety trzeba się przebijać. Nikt dobrego imienia Polski nie obroni, jeśli my nie będziemy obronić. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję uprzednio. Przed nami wybory w USA, więc na pewno będziemy rozmawiać tuż po nich, nie wiem, czy już w środę. Chociaż ja na kawie tak się trochę uśmiechnę, bo dziś słyszałem wypowiedź tutaj pana Tuska, że dziś mnie powiedzieć, że jeden Donald już wystarczy. No, ale pogratulować, że tak powiem, nie wiem, pokory, czy... No, Donald Tusk, jak wiadomo, to pewnie pokorą aż taką nie grzeszy, a jego główne starania idą, wiadomo, w kierunku reelekcji i pewnie stara się troszkę mówić głosem Angeli Merkel i tej... Tak, ale to będziemy oceniać już za kilka dni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję, kłaniam się z Bogiem. Kłaniam się. Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękujemy bardzo. I ryba była i wszystko u nas już tutaj było. I ryba była i wszystko było u nas, proszę Państwa. Ale najciekawsze to, że ten ratusz się zwłaśnił, jak oni okradli, staruszki okradali z mieszkań. Ale mi system rzymski, ale neronowy. Drodzy Państwo, i kolejny nasz gość, kolejny temat, pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący swojej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Witamy serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu. Kłaniam się. No i właśnie, można powiedzieć, znów Trybunał Konstytucyjny. Powiem szczerze, że tego tematu, nie to, że nie lubię, bo jako jakoś emocjonalnie, tylko że wydaje mi się, że to jest tak ciągle, jakby podsycane, jak coś się ważnego dzieje, to jest taka wrzutka i Trybunał musimy się znów komentować, zastanawiać, bo to jest kolejna osłona jakiejś takiej niemocy i złej woli, żeby pan poseł mógł opisać w bardzo prostych słowach tą sytuację, która jest komentowana we wszystkich, właśnie widzę teraz, wiadomościach. Podobnie jak ojciec, mam niesmak mówić w kółko o tym samym, o tym, co dla wielu Polaków może być abstrakcyjne. Niektórzy mogą już ze zniechęceniem myśleć na ten temat, wszak oczekują innych działań. My podejmujemy wszelkie działania jako ugrupowanie rządzące, żeby realizować nasz program wyborczy. Ten program, który został zaakceptowany przez społeczeństwo i który doprowadził nas do objęcia władzy w Polsce. Oczywiście. Natomiast Trybunał Konstytucyjny to jest ta instytucja, która dziś w rękach opozycji ma nam to uniemożliwić. I cały czas prezes Rzepliński podejmuje rozmaitego rodzaju działania, żeby storpedować funkcjonowanie rządu i tym samym unicestwić pracę parlamentu poprzez stwierdzanie, że kolejne ustawy są niezgodne z konstytucją. Na to zgody być nie może. Trybunał Konstytucyjny nie został powołany do tego, żeby stać na czele opozycji i uniemożliwiać legalnie, to z całą mocą podkreślam, legalnie wybranemu rządowi realizowanie tego, czego od niego obywatele oczekują. I stąd ta walka o Trybunał Konstytucyjny. To nie o Trybunał Konstytucyjny w gruncie rzeczy chodzi, tylko chodzi o to, czy my i będziemy... Widzisz, ile złodziei, jak diabeł w konia zrobił, to wyganiał biednych ludzi na ulicę, ile złodziei, a ci, co mają, to się dorabiają i wciąż też są biedni, bo na dorobku. Ile złodziei? Łamie konstytucję. Także jak złodzieje szukają złodzieja, to znaczy, że nimi sami są. Ale diabeł chytry. Politykiem opozycji, można powiedzieć, że czołowym politykiem opozycji. Mądrzejszy od cytry. Zobaczyć tylko, w jakich kręgach się obraca, jakiego języka używa, w jaki sposób współpracuje zawsze z opozycją przeciwko rządowi. Więc chcę zawsze szukali złodzieja. Trybunał Konstytucyjny został Belzebuba. Łajdaka, pijaka, tego, żeby badać, że ludziom pomagał, z konstytucją.
Zawsze jednego szukali tutaj. Złodzieje szukali złodzieja. A gdy już go znajdą, czynią go stokroć gorszym od samego szatana diabła. No ale jeżeli go znajdą, ale oni nie mogą go znaleźć, wciąż są na dorobku, wciąż szukają. Innym władzom do Trybunału Konstytucyjnego. Otóż nie. Konstytucja powiada tak. Ale ciekawe. Ustrój państwa oparty jest na zasadzie podziału władz. A więc jest władza sądownicza, wykonawcza i ustawodawcza. I ustawodawcza. Ale dalej konstytucja powiada. I równowadze ale tych władz. Ale ciekawe. A więc tak zostało zorganizowane państwo, żeby te władze równoważyły się. Ale ciekawe, to równoważenie musi się opierać na określonych instrumentach. Ale ciekawe. Bo to nie jest tylko takie puste słowo, macie się równoważyć. Władze mają się równoważyć. Służą temu określone instrumenty. Jednym z tych instrumentów, który ma zapewnić równowagę między władzą sądowniczą a władzą ustawodawczą, jest to, że trybunały i sądy są niezależne, a sędziowie niezawiśli w swoim orzekaniu. Ale to, jak zostaną zorganizowane sądy i trybunały i wedle jakich reguł będzie się postępować przed sądami i trybunałami, to ma określić ustawa, a więc Sejm. To jest wyraźnie w Konstytucji zapisane w 197 artykule, że organizację i sposób postępowania przed Trybunałem określi Sejm. A więc mamy tutaj instrument, który, przy pomocy którego te władze są równoważone. Tymczasem gdzieś opozycja w walce o zdobycie władzy w Polsce wykorzystuje Trybunał Konstytucyjny, ażeby to on stał się tą superwładzą ponad wszystkimi władzami, no przecież wprost powiadają, że wara komukolwiek od Trybunału Konstytucyjnego, jak tak to w krótkim ujęciu mówię. Mało tego, wbrew postanowieniom Konstytucji opozycja domaga się, że to przecież i prezes Rzepliński też sobie to prawo uzurpuje, że to on będzie decydował o tym, kto będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, kto może orzekać, kto może nie orzekać, a przecież wyraźnie w Konstytucji jest zapisane. Sędziów Trybunału wybiera Sejm. Koniec, kropka. Koniec, kropka. Wchodzi prezes Rzepliński w uprawnienia Sejmu. To on łamie tę konstytucyjną zasadę podziału władz i równowagi władz. No, robi to już tak ostentacyjnie, że myślę, że dla każdego jest czytelne. A to, co jest obrzydliwe, to to, że ucieka się również do zniesławiania, do szkodzenia dobremu imieniu Polski poza granicami Polski. Bo przecież to on również rozpowiada, udzielając wywiadów w różnych zachodnich gazetach, że to w Polsce jest łamana demokracja. No przecież prawo łamie prezes Trybunału Konstytucyjnego. To on to robi. Przykładem jest chociażby dzisiejsze posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, kiedy postanowił procedować według składu nieznanego ustawie. No, to jest ostentacyjne łamanie prawa. Mało tego, jeszcze orzekać w taki sposób w sprawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. To powinien wykazać w ogóle daleko idącą powściągliwość, bo orzeka w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a więc staje się sędzią we własnej sprawie. Chociaż o to już nie ma aż takich pretensji, dlatego że kiedyś Konstytucja nie przewidziała, żeby tego rodzaju ustawy kontrolował inny organ. Ale jeżeli już orzeka we własnej sprawie, to powinien zachować najwyższe standardy i zabiegać o to, żeby w tej sprawie orzekali wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności przynajmniej ci, którzy mogą, a zatem nie mniej niż 11 sędziów. Tymczasem prezes łamie wszelkie standardy. No właśnie, to jest takie oświadczenie prezesa, który mówi, że teraz Trybunał Konstytucyjny bada sprawę wniosków PO i Nowoczesną w zasad wyboru prezesa te Trybunału w pięciosobowym składzie, czyli można powiedzieć, że lekarz leczy samego siebie, prawda, i jeszcze głosuje, jakimi metodami ma się leczyć. Nie dość, że kończy kadencję w grudniu, to chce jeszcze mieć wpływ na to, kto będzie prezesem w przyszłości. A takich uprawnień prezes nie ma, bo o tym, jakie kandydatury zostaną przedstawione prezydentowi, ma zdecydować Zgromadzenie Ogólne. Zgromadzenie Ogólne to wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, a więc 15 sędziów. I również tym zasadom nie chce się prezes podporządkować, to on ogranicza liczebność Zgromadzenia Ogólnego.
pan chce zdecydować, że zgromadzenie ogólne to nie będzie 15 sędziów, ale tyle, ile on uzna za stosowne. No, no właśnie, zezwanie dzisiaj kworum jest w pełni uzasadnione, prawda? To dlaczego odeszło trzech sędziów, którzy się nie mogli pogodzić z łamaniem konstytucji przez prezesa. Ale gdyby odeszło tych trzech, z tego wynika, że odeszło jeszcze kilku następnych, skoro zostało tylko pięciu. No tak. Panie pośle, dziękuję bardzo. Widocznie tak. I ci pozostali sędziowie, którzy do tej pory trzymali linię prezesa Rzeplińskiego, uważają, że jednak on już przekracza wszelkie granice przyzwoitości i też im już jest niezręcznie dalej brnąć w tym kierunku, w który prowadzi. Oczywiście i uczestniczyć w czymś, co będzie potem wpisane w ich, że tak powiem, życiorys, a proces niedługo się skończy, mówiąc w sensie urzędowym. Więc być może jest to taki moment przełomowy, że może ta data 7 dzień listopada. Myślę, że też zaczyna docierać i również to, że sędziowie są funkcjonariuszami publicznymi, że w szczególności prezes tego Trybunału i że za przekroczenie uprawnień grozi odpowiedzialność karna. To też trzeba mieć na uwadze. Co prawda dziś prezesa chroni immunitet, ale przecież on nie jest dany raz na zawsze. Immunitet może być uchylony w drodze postępowania dyscyplinarnego, jakie może się toczyć właśnie w łonie Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie pośle. Pozdrawiamy serdecznie. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam z panem Bogiem. Z panem Bogiem nasz gość, pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był naszym gościem, a temat, komentarz do sytuacji. Ale nakradli, ale złodzieje pod krawatem. Ale pan poseł nam pod autorytetem, pod krawatem, ale nakradli w Polsce. Ale nakradli. Radio Concita, Tok FM Euro Concita, Barbie Baby Langström Extra. Kończy się godzinna nasza przygoda z aktualnościami dnia. Oczywiście cały dzień możemy tym żyć, oczywiście. Buziaczki. Yeah.
Polska inwestuje najszybciej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Chodzi o wykorzystanie środków z najnowszej unijnej perspektywy. Poinformował o tym na konferencji wicepremier Mateusz Morawiecki. W przeciągu roku wartość płatności dla Polski wyniosła blisko 1 miliard euro, co daje nam pierwsze miejsce wśród krajów wspólnoty. Druga jest Portugalia, 700 milionów euro. Polska jest dziś wzorem do naśladowania, podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki, minister finansów i rozwoju. Zerową dynamiką odznaczają się programy rządowe, natomiast jeśli chodzi o regiony, to urzędy marszałkowskie muszą jeszcze przyspieszyć, dodał. Niemal 10-krotnie wzrosła wartość środków unijnych w rozpoczętych naborach. Dzisiaj to jest 150 miliardów złotych, wzrost o 134 miliardy złotych, czyli w porównaniu do listopada 2015 roku. Czyli jesteśmy, można powiedzieć, po roku i wzrost jest z 15 miliardów na 150. Tu jest to prawie połowa dostępnej dla Polski w ogóle alokacji. Korzystamy też z tych funduszy 40 razy szybciej niż do tej pory. Podpisaliśmy już umowy na 46,6 miliardów. Złotych z unijnego dofinansowania, a żeby nie być gołosłownym, powiedziałem 40 razy, na listopad były to umowy podpisane w wielkości 1 miliarda złotych. Dzisiaj 46 miliardów złotych w ciągu tych 11 miesięcy. Rząd PO-PSL pozostawił program wydatkowania i inwestowania środków unijnych w bardzo słabym stopniu zaawansowania. W listopadzie ubiegłego roku kontraktacja środków była na poziomie 0,3%, dziś wynosi już blisko 20%. To wynik zmian, które przy kontraktowaniu unijnych środków wprowadził rząd PiS. Przenosimy się do Starachowic. Pracownicy tamtejszego szpitala, którzy nie zaopiekowali się kobietą, która miała urodzić na podłodze jednej z sal martwe dziecko, zostaną zwolnieni. Decyzję o rozwiązaniu umowy z ordynatorem, pielęgniarką oddziałową, lekarzami i położnymi będącymi wówczas na zmianie podjął dyrektor szpitala Grzegorz Fitas. Szef starachowickiej placówki podczas zorganizowanej dziś konferencji prasowej przepraszał za zaistniałą sytuację. Jak mówił, personel nie był aż tak zajęty, by nie móc pomóc kobiecie. Dobrze, że takie zachowania nie pozostają bezkarne, mówi dr Adam Sandauer, przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Miejmy nadzieję, że to jaskółka, która jeszcze wiosny nie czyniła, że jakieś zmiany nastąpią. No przecież skandal gonił skandal w naszym systemie ochrony zdrowia. Media dużo o tym mówiły, a zazwyczaj żadnych większych zmian nie było. Przez wiele lat lekarze rozwiązali systemem ochrony zdrowia. No i pytanie jest, czy zazwyczaj to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o prawo. Jest robione w kierunku środowiska lekarskiego, czy w kierunku pacjentów. Wojskiem nie zarządza żołnierz generał. Tutaj mamy ministra Macierewicza, który jest cywilem. Żołnierz może mieć zupełnie inne predyspozycje, inne cele niż ma cywil. Trzeba się zastanowić, czy raczej obywatel, pacjent nie powinien być tym, który zarządza systemem ochrony zdrowia, a nie lekarz. Kontrolę w szpitalu zakończył już wojewódzki konsultant do spraw ginekologii i położnictwa. Obecnie sprawą zajmuje się prokuratura i świętokrzyski NFZ. Sprawa dotycząca kobiety w 8 miesiącu ciąży, która zgłosiła się do szpitala w Starachowicach po tym, jak przestała czuć ruchy dziecka. Gdy rozpoczął się poród, pozostawiono ją bez opieki. Dziecko, które urodziła na podłodze jednej sal, nie żyło. Ponad 70% Polaków uważa, że w razie agresji na państwa bałtyckie Polska powinna pomóc sojusznikom. Tak wynika z sondażu Ibris na temat obronności, do którego dotarł jeden z dzienników. Gdyby atak wymierzony był w Polskę, 30% badanych natychmiast zgłosiłoby się do walki w formacjach wojskowych, paramilitarnych lub sanitarnych. Natomiast 11% czekałoby na powołanie do wojska. Wysoki odsetek Polaków gotowych do walki wynika z postaw patriotycznych. Ocenia profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej. Innym z czynników jest świadomość, że bezpieczeństwo naszego kraju jest elementem bezpieczeństwa państw sojuszniczych, dodaje. To jest dobry sygnał, mianowicie to oznacza, że wielu Polaków zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo naszego kraju jest jakby elementem bezpieczeństwa całego regionu. I w związku z tym, gdyby doszło do zagrożenia dla państw bałtyckich, no to będzie skutkowało oczywiście destabilizacją całego regionu, a w związku z tym będzie też zagrażało naszemu bezpieczeństwu, naszych granic. A więc w tym wypadku, no tutaj wygląda tak, jakby było trochę lepiej niż znane powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie. Wyraźnie widać, że chcemy być mądrzy przed szkodą. Trzeba bronić się po prostu tej stabilizacji, którą osiągnęliśmy w Europie Środkowej, pozbywszy się wpływów rosyjskich, no jak najbardziej.
Jak wskazuje Gazeta Respondentów, zapytano również o to, co byliby w stanie poświęcić dla Polski. Zdecydowana większość, bo aż 87%, poświęciłoby pewne kwoty pieniężne, ale 44% nie wahałoby się przed poświęceniem życia lub zdrowia. NIK skrytykował administrację publiczną za niedostosowanie polskiej gospodarki do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego. Chodzi o lata 2008-2015. Według Izby nie przygotowano warunków prawnych. Zaniechania doprowadziły do 3-letniego opóźnienia we wprowadzeniu regulacji unijnych w tym zakresie. Zgodnie z unijnym pakietem Polska do 2020 roku ma ograniczyć emisję CO2 o 20%. Ponadto zwiększyć efektywność energetyczną o 20%, a także zwiększyć udział OZE w ogólnym miksie energetycznym do 15%. Według kontrolerów ówczesny resort środowiska niewłaściwie zorganizował dostosowanie wymogów pakietu w Polsce, mówi Dominika Tarczyńska, rzecznik NIK. NIK oceniła negatywnie działania administracji publicznej na rzecz dostosowania gospodarki do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego. Regulacje prawne związane z emisją gazów cieplarnianych wprowadzono z niemal 3-letnim opóźnieniem, a część aktów wykonawczych nie zostało wydanych do zakończenia kontroli. Nie stworzono mechanizmów wsparcia, na przykład rekompensaty dla przedsiębiorców działających w sektorach powodujących emisję gazów. Przez zaniedbanie zarówno ministra środowiska, jak i gospodarki przedsiębiorcy prowadzili swoją działalność w niepewnych warunkach i bez bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Izba zarekomendowała m.in. stworzenie przez resort środowiska we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Energetyki spójnego systemu monitorowania. Chodzi o wpływ rozwiązań zawartych w pakiecie na sytuację poszczególnych sektorów i podsektorów w gospodarce. Ma to umożliwić m.in. rzetelną ocenę konsekwencji wynikających z pakietu dla polskiej gospodarki. Oprócz resortów Izba skontrolowała 14 spółek. Co najmniej 29 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych w starciach między milicjami w mieście Galkayo w środkowej Somalii, informowali przedstawiciele obu walczących ze sobą stron. Według źródeł medycznych liczba zabitych może sięgać nawet 50 osób. Starcia wybuchły na tle sporu o planowanie budowy Galkayo, mieście podzielonym pomiędzy dwie strony sporu, zauważa Reuters. Obie milicje proponują polityczne wsparcie dla popieranego przez ONZ somalijskiego rządu z siedzibą w stolicy Mogadiszu. Starcia między nimi uwypuklają jednak słabą kontrolę, jaką sprawuje ona w tych regionach Somalii, pisze Reuters. Wojna domowa trwa w Somalii od 25 lat. Do końca roku rząd ma przeprowadzić dwukrotnie już przesuwane wybory parlamentarne. Sytuację utrudnia zagrożenie ze strony islamistycznego ugrupowania Al-Shabaab. Dżihadyści z Al-Shabaab walczą o narzucenie w Somalii surowej wersji islamu. Ugrupowanie wciąż przeprowadza krwawe ataki w wielu rejonach Somalii. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. A więc Olkusz, Olkuszanie, wszyscy, którzy jesteście w pobliżu Olkusza, zwłaszcza zapraszamy jeszcze raz, rodacy, krajanie. Mam nadzieję, że będziemy uwielbiać razem Pana Boga, zobaczymy się i będziemy w tej cudownej bazylice świętego Andrzeja wspólnie się modlić. Jeszcze raz, krajanie, zapraszamy. Do zobaczenia. Posłuchajmy dalej. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 uroczyste przejście przez Bramę Miłosierdzia, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Dążcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Kościół jako szpital polowy. Jak dobrze i skutecznie pomagać ubogim i potrzebującym. Gośćmi rozmów będą ksiądz Mirosław Tosza, założyciel i opiekun wspólnoty dla bezdomnych Betlejem w Jaworznie.
ksiądz Łukasz Musiał, zastępca dyrektora Caritas diecezji sosnowieckiej, ksiądz Andrzej Cieślik, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Sosnowcu i pan Jan Pająk, psycholog, pracownik wspólnoty Betlejem. Wszystkich mieszkańców Olkusza i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 14 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej i 21 listopada w parafii pod wezwaniem świętego Piotra w Wadowicach. Tak więc, drodzy Państwo, jeszcze godziny nas dzielą od spotkania w Olkuszu. Natomiast jeszcze przypomnę, dzisiaj mamy poniedziałek, a jutro jest wtorek, a więc nowenna do świętego Jana Pawła II w naszym sanktuarium, sanktuarium Matki Bożej na Święcie Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Ta nowenna do świętego Jana Pawła II o godzinie 7.30 rano, o godzinie 11.30. Także, proszę Państwa, do prokuratury, do sądu, do więzienia i niech teraz wykupują się z tego, ci co nakradli, bo tak, jak im zabrać pieniądze Polska ma, niech? O 7.30, 11.30, pół miliona, 17.00, 2 miliony, niech zapłaci, żeby wyjść z aresztu. I teraz w ten sposób niech zwrócą. Boże. Dzisiaj znowu zachęta jest, wernisaż. Jak ja tej zachęty mam dosyć. I tej wróblewskiej. Daj spokój. Ona się uśmiecha, taka miła. Już zaczęła te bankieciki robić. Wszem, dla wszystkich. O Jezus. Zorientowała się. Ja mówiłam od razu, trzeba było tak nie robić, nie kręcić, bo będziesz podejrzana jako złodziejka. Złodzieje roszczeniowi, oczyszczacze kamienic. Daj spokój, daj spokój. Właściwie to może to i szczęśliwy dzień ten poniedziałek. Szczęśliwy w tym sensie, że oliwa na wierzch wypływa. Oliwa. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Pani pośpiesz rankowi mojemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uczynić sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje Królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszy. Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie. Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznaję Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Zaczerpnę powietrze otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czynisz miłujący Twem imieniem. Umocnij moje kroki Twoim słowem, niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Wyrzuć mnie z ludzkiego ucisku, a będę szczekł Twoich postanowień. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza, i naucz mnie Twoich ustaw. Strumienie łez płyną z moich oczu, bo nie zachowano Twego prawa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie. Jeden jest prawodawca i sędzia, Ty nie sądź bliźniego. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu, sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich. Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występną? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z rąk występnych. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach, cała ziemia w posadach się chwieje. Rzekłem, jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, poupadacie wszyscy jak książęta.
Powstań Boże i dokonaj sądu nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoją własnością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Jeden sprawodawca i sędzia, Ty nie sądź bliźniego. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał. Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, a On mnie wysłuchał. Uwolnij moje życie, Panie, od war kłamliwych i podstępnego języka. Co Bóg Tobie uczyni i czym Ci odpłaci, podstępny języku? Ostre strzały mocarza i żar węgli płonących. Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, że mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, którzy nienawidzą pokoju. Gdy ja głoszę pokój, oni dążą do wojny. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał. Czytanie z Księgi proroka Barucha. Dzieci, wołajcie do Boga, wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością oddałem przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko przedwieczny wasz Zbawca. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie. Na swoją miłość, która trwa od wieku. Módlmy się, Boże, na Twoje wezwanie. Stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Serdecznie pozdrawiam Ojca i wszystkich modlących się razem z nami. Naszych błogosławień z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy Panu i wszystkim naszym słuchaczom za modlitwę. Radio 25 minut po 14. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu mają zaszczyt zaprosić rodzinę Radia Maryja na premierę filmu Zerwany Kłos o błogosławionej Karolinie Koskównie. To owoc dwuletniej pracy młodego zespołu filmowego naszej uczelni i toruńskiej telewizji. Tym samym dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość oraz jej statutowe cele katolickiego wychowania młodzieży i krzewienia polskiej kultury. Dzięki temu wsparciu mogliśmy zaprosić do współpracy wybitnych artystów z całej Polski, aktorów, kaskaderów czy muzyków. Dość powiedzieć o przepięknej muzyce, która premierowo towarzyszy także temu zwiastunowi. Dzięki łasce Pana Boga już w listopadzie dzieło toruńskich studentów ujrzy światło dzienne. Premiera filmu odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godzinie 18 w warszawskim kinie Kinoteka, mieszczącym się w gmachu Pałacu Kultury i Nauki. Będzie to na kilka dni przed przypadającą 18 listopada rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny. To oczywiście nie przypadek. Jak można wziąć udział w tym wydarzeniu? Zalewska zrozumie. Udział w premierze jest bezpłatny. Jednak ze względów logistycznych prosimy, by swoje zgłoszenia kierowały tylko grupy organizowane przez osoby duchowne bądź koła przyjaciół Radia Maryja. Ze względów bezpieczeństwa pojedyncze zgłoszenia nie będą honorowane. Zgłoszenia prosimy kierować do pani Marty pod numerem telefonu 698 499 273. Bądź na skrzynkę e-mailową zerwanyklos@gmail.com.
z prośbą, by przysyłać nam dane kontaktowe organizatora wyjazdu. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 listopada bądź do wyczerpania miejsc. Jeszcze raz powtórzmy kontakt w sprawie premiery. Pani Marta, 698 499 273 oraz e-mail zerwanyklos@gmail.com. Więcej informacji o samym filmie znajdą Państwo na witrynie www.zerwanyklos.pl, gdzie można także poznać piosenkę z tego filmu pod tytułem Warto jest wierzyć. Jeszcze raz dziękujemy całej rodzinie Radia Maryja, która wsparła powstanie tego filmu i życzymy sobie do zobaczenia na salach kinowych. Błogosławiona Karolino, módl się za nami. Szczęść Boże. Także wszystkie dziady dzisiaj podpadły, bo chciały mieć jeszcze więcej i Państwo zobaczą, jak to źle promieniuje na całą Warszawę, że mówią, że w Warszawie są chytre salcesony. No, między innymi na czym ta chytrość tych owych salcesonów warszawskich, stołecznego miasta Warszawy, polega. No to właśnie na okradaniu ludzi, tych najbiedniejszych, a jak nie najbiedniejszych, to biednych, ale takich, którzy już nic nie mogą zrobić, bo nie mają praw i wygonili ich na ulicę Marszałkowską, śpią w parkach, w krzakach, gdzie wszędzie ich przepędzają, też i z centralnego, i stąd, i stamtąd, i to całkiem nowi ludzie napływają też tutaj do tej stołówki na Lubelskiej 32, a my tam podstawiamy kamerę, czy to nie muszą być ludzie z więzienia, jacyś tacy, którzy wyszli z więzienia, ale ludzie, którzy po prostu mieszkają na ulicach i przy okazji sobie się, jak nie mają pieniędzy, bo nie mają już, może czasem jak ktoś miał rentę, to może miał, jak ktoś miał dostać i nie dostał, bo może miał mało pracy, nie mógł znaleźć pracy. Także obrzydliwe. I to dzisiaj przy tym poniedziałku, no pozytywne to jest w sumie, pozytywne. To jest bardzo pozytywne, ale przy poniedziałku właśnie o tym wszystkim dowiadujemy się, o tym wszystkim wiemy, proszę Państwa. Także chamstwo, draństwo i ta Rumunka mówi jeszcze i jawne skurwysyństwo. No to widzicie Państwo. Jak się wszystko zmieniło ewolucyjnie, jak cyganeczka żebrze papierosów, dwóch przed uniwersamem, jednego pożebrze, o drugiego poprosi, pogada jak świadkowie Jehowy, jak człowiek z człowiekiem. A czemu nie? A tu pod krawatem kradną. I mało im. I wciąż to samo robią. Wciąż tak jak Mareczek, zobacz. Że i ci kradną, którzy mają dużo, chcą mieć jeszcze więcej, i ci, którzy mają mniej, a mało jeszcze może, też kradną, oszukują, nabierają, szantaż, matactwo. Na przykład taki Mikołaj z brodą, jak mieszkał na Grójeckiej 19, w domkach balkoniki, on mówił, w domkach, gdzie balkoniki, aha, to tam, gdzie jest dekada, klub dekada, w bloku, gdzie właściwie ja głosiłam i w tym bloku właśnie spotkałam filozofa i on kiedyś powiedział, po co Bóg Jahwe go tak doświadczał, proszę Państwa, skoro był wierny, po co do końca, po co aż ta śmierć. No i po prostu w tym bloku mieszkał Mikołaj, którego okradał dziad, zabierając mu 400 zł miesięcznie z renty, 500 zł tam z groszami miał, to dla niego tam 100 parę na przeżycie, bo Mikołaj bogaty. No to niestety ten katolicki Mikołaj warszawski nie może być bogaty, a Warszawa jest katolicka i nie ma prawosławnego Mikołaja, bo ten prawosławny Mikołaj to jest tylko w Anglo-Ameryce Białystok. I oni huzia na juzia podrabiać prawosławnych z Anglo-Ameryki Białystok. Mikołaja z Anglo-Ameryki Białystok. Tam jest piękna ikona świętego Mikołaja. Cuda Tworcy, Święty Mikołaj, Cuda Tworcy, pieśń jest, raduj sa, raduj sa, raduj. Jest po prawej stronie też rączka, relikwie są Gabriela, którego zabił
jego kolega o parę lat starszy, rączka, która się nie rozłożyła, jak to tłumaczył Sawa. Także proszę to sobie przetłumaczyć na wiek XXI, bo mało kto w cuda dzisiaj wierzy, ale prawosławny chętnie by podrobili, proszę Państwa. Jak podrabiasz prawosławnych, to się dowiedz w ogóle, w co oni wierzą. Radio z Czerskiej, ci bracia 8/10 z Czerskiej, o mleko, że jakieś mleko, zaczynają mówić siema, zaczynają jakieś coś, Jakub często używać imię, bo tam jest biskup Jakub diecezji białostocko-gdańskiej, a więc Warszawa pominięta. Ale Warszawa jednak musi podrabiać prawosławnych, chociaż wie, że nie ma swobody mowy. U świadków Jehowy mówi się, że kapłan biskup nie ma swobody mowy, jeżeli chciałby o rodzinie mówić, a rodzina u niego zła, nie umie kierować, pokierować, na rodzinę zarobić. Proszę Państwa, co jeszcze? No, różnych forteli dopuszczali się ci z Czerskiej, żeby prawosławnych podrobić, ale to za wszelką cenę, Mareczek też, za wszelką cenę, z uporem maniaka. Chociaż wierzą na przykład, że jak ja na przykład spojrzę kątem oka, widzę od razu tych oszustów stadnych, licznych, złodziei stadnych, licznych, szantażystów stadnych, licznych, krętaczy, manipulantów itp. To więc gdzie tutaj będzie sztuka? Nie będzie sztuki, to wszystko jest tylko pod pozorem. A groby powielane na zewnątrz, to po co były białe i ładne? Po to tylko, żeby ludzie no, nie wiedzieli, co jest w środku, a co jest w środku. Jezus powiedział, co jest w środku. Trupie kości, smród, robaki, a robak ich nie umiera i ogień ich nie gaśnie. To było co prawda odnośnie Gehenny, ale było takie miejsce jak Dolina Hinnoma, gdzie kiedyś Żydzi składali swoje dzieci w ofierze Bogu Molochowi, które to miejsce, Dolina Ben Hinnom, została zamieniona w wysypisko śmieci, gdzie ogień palił się cały czas, permanentnie, a na dole były robaki chodziły, gdzie robak ich nie umiera. No i ta Gehenna była symbolem śmierci drugiej, bo w Biblii jeszcze coś takiego jest. Śmierć druga, ogień palący się bez końca, jako symbol śmierci drugiej. Natomiast Hades i piekło, bo Hades to jest piekło, to miejsce, skąd jest wyjście. Jezus był w Hadesie, wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał. Czyli, że Jezus z piekła, z tegoż Hadesu wyszedł. Także już Państwo przy okazji wiecie, że piekło Hades to jest miejsce, skąd ludzie wyjdą podczas zmartwychwstania. Jedni wstaną, proszę Państwa, i będą żyć, będzie im głoszona dalej Ewangelia w okresie milenium. No ale to się trzeba tutaj nakłonić ku Anglo-Ameryce Białystok, no bo w Anglo-Ameryce Białystok będą działy się różne ciekawe rzeczy. Także buziaczki, pozdrawiamy Państwa serdecznie, przesyłamy buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. I są też wizualizacje radia, to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Wizualizacje z bliska, z daleka, większa rozdzielczość, mniejsza rozdzielczość. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Podpalaj, lecz nie graj na cytrze. Tego ci życzy. I tę ostatnią przyjacielską radę posyła ci arbiter elegancję. Biesiadnicy struchleli. Wiedzieli bowiem, że gdyby Nero państwo utracił, cios byłby dla niego mniej okrutnym. Zrozumieli też, że człowiek, który taki list napisał, przegrali. A przy tym ich samych obleciał strach blady, że takiego listu słuchali. Lecz Petronius roześmiał się tak szczerym i wesołym śmiechem, jakby o najniewinniejszy żart chodziło, po czym powiódł oczyma po obecnych i ozwał się. Weselcie się i odpędźcie daleko trwogę. Nikt nie potrzebuje się chwalić, że tego listu wysłuchał. Ja zaś pochwalę się nim chyba Charonowi w chwili przeprawy. Po czym skinął na Greka lekarza i wyciągnął doń ramię. Biegły Grek w mgnieniu oka przewiązał je złotą przypaską i otworzył żyłę na zgięciu ręki. Krew trysnęła na wezgłowie i oblała eunicę, która podparłszy głowę Petroniusza, pochyliła się nad nim i rzekła:
Panie, czyś ty myślał, że ja cię opuszczę? Gdyby bogowie chcieli mi dać nieśmiertelność, a Cezar władzę nad światem, poszłabym jeszcze za tobą? Petronius uśmiechnął się, podniósł się nieco, dotknął ustami jej ust i odpowiedział: pójdź za mną. Potem zaś dodał: tyś mnie naprawdę kochała, boska moja. A ona wyciągnęła ku lekarzowi swe różane ramię i po chwili krew jej poczęła się zlewać i łączyć z jego krwią. Lecz on dał znak chorowodowi i znów ozwały się cytry i głosy, śpiewano naprzód Harmodiosa, a potem zabrzmiała pieśń Anakreonta, w której poeta skarży się, że znalazł raz pod drzwiami zziębłe i zapłakane dziecko Afrodyty. Zabrał je, ogrzał, wysuszył skrzydełka, a ono niewdzięczne przeszyło mu za nagrodę serce swym grotem i odtąd opuściła go spokojność. Oni zaś